Mili państwo, frulę do państwa z felietonem w Dzióbku w międzynarodowym dniu gołębia i tym samym pieczętuję tradycję, która datuje się od starożytności, aby dzięki temu mądremu ptakowi noszono wieści od zakochanych, od polityków, od bankierów i od Wodzów. To przez wieki było częścią tradycji światowej. Dodam jeszcze, że gołębie utrwaliły się w przysłowiach. Choć aż dziwne, że jest ich tak mało w porównaniu z poszekadłami o kogucie i kurze, o których mówi najwięcej przysłów, nie mówiąc o jaskółce, Bliszce, czy o orle. O gołębiu powiada się tylko, że pieczone gołąbki nie lecą same do gąbki, czyli że na nasz chleb powszedni musimy się napracować i nie ma innej rady oraz, że lepszy wróbel w ręku niż gołąb na sęku, czyli że bezpiecznie jest cieszyć się tym, co mamy na pewno, niż nasładzać naszą wyobraźnię mirażami, które pewnie nigdy się nie Ziszczą. Tak więc gołąb poucza, by poprzestawać na małym, cieszyć się z tego, co mamy, a choćby i dzisiejszego poranka, co wcale nie jest taką kiepską myślą, nawet jeżeli przyjąć ją za program całego dnia. Czytamy zaległą prasę konkretnie poznański nowy kurier z roku 1933 na tle nieporozumień podczas gry w trzy blaszki pod mostem kolejowym przy ulicy libelta pobito dotkliwie blaszkarza romana plicha Konopińskiej, 9. Bójkę spowodowali przygodni widzowie, którzy poturbowali Plicha za to, że posługując się oszukańczymi manipulacjami ograł pewną kobietę na 20 zł. Pokaleczonego oszusta odstawiono do aresztu. Historia przypomina, iż 9 kwietnia 1939 roku na ekrany kin wchodził film pod tytułem Doktor Murek, kręcony według prozy Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Film relacjonował dość awanturniczą historię młodego urzędnika z prowincji, który po utracie pracy ląduje w Warszawie. I tu zaczyna życie od zera, konkretnie od wykonywania upokarzającej roboty fizycznej. Los popycha go ku spelunkom, gdzie jak śpiewał, tata kazika, podłe życie, w re... Co ciekawe, tę samą drogę odbył sam pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz, któremu jednak powiodło się znacznie lepiej. Po kilku latach wydawania poczytnych powieści jeździł po warszawskich ulicach najdroższym w Polsce Mercedesem. O swojej pracy pisarz Dołęga Mostowicz mawiał: Ja nie piszę, ja zarabiam. Ta zasada dotyczy też pewnej grupy autorów polskiej powieści współczesnej, zwłaszcza w typie kryminalnym. No, nazwiska pomińmy. Oni też raczej nie piszą, bo literatury to tam za wiele nie ma, ale za to bardzo dobrze zarabiają. O czym z pewną melancholią donosi nałogowy czytelnik kryminalnej literatury straganiarskiej Wiesław Kot.